zlecenie specjalne. Zostawić samochód na bazie i udać się na lotnisko. Pierwszy samolot to Boeing 737-800. Ta wersja jest 800. Do Dallas. Lecę z Montrealu do Los Angeles. I mimo tego wiem, jaka tam jest pogoda, zawsze lepiej sprawdzić, czy naprawdę jest tam ciepło, jak o każdej porze roku. Krótkie spodnie, parę skarpet. Wezmę jeszcze klapki, żeby było wygodnie, skoro tam jest 24 stopnie. Paszport, teczka z czasem pracy i najbardziej istotny przyrząd pracy. Karta paliwowa to najważniejsza rzecz. Spędzam 5 dni w niemoim ciągniku, więc lepiej być na wszystko przygotowany. Bez muzyki ani rusz. Nigdy nie wiadomo, na jakie radio trafię. Czy będę mógł przez USB, czy nie. Lepiej wziąć zawsze kabel AUX. Chyba wszystko spakowane. Sprawdzę jeszcze kartę drogową, kopertę od firmy, w którą włożyli troszeczkę większą dawkę pieniędzy na moje wydatki, ze względu na to, że nie mogę wziąć ze sobą jedzenia. Przerąbane, bo samolot się trochę spóźnił i mam 20 minut na przesiadkę. Jako ciekawostkę, to kiedyś tutaj robiłem dostawę czekolady z Montrealu na lotnisko. Tylko jeszcze potwierdzę bramkę, ale ona się automatycznie updateuje, ale lepiej sprawdzić, a 14. Dobrze, że nie mam żadnego bagażu, bo bagaż mógłby nie dolecieć, a ja bym doleciał. Ja zdążę na pewno. I by był problem, jakbym miał czekać jeden dzień. Drzwi zamknięte, odlot na czas. W tym samolocie nie ma monitoru ani nic, ale jest więcej miejsca, więc się wyśpię. Człowiek doleciał 10 minut przed czasem. Temperatura zewnętrzna 25 stopni. Będzie trzeba zmienić ubranie. Trak się znajduje 100 km stąd, znaczy mój, tam, którego mam wsiąść, 100 km stąd. Co jest dobre, że nie muszę czekać na odebranie bagażu. Witamy w Los Angeles. Wilgot. Teraz tak, moja firma załatwiła mi nie taksówkę, tylko taki serwis, niby bus, niby samochód. Muszę tego kolesia zadzwonić, zorientować się, gdzie on mnie zabierze i jedziemy do traka. No właśnie, jakiego traka? Zlecenie specjalne. Polecieć samolotem do Los Angeles i odebrać zestaw zaparkowany w Ontario, Kalifornia. Zestaw porzucony przez podwójną obsadę, małżeństwo, które musiało bardzo szybko wracać do Montrealu, gdyż nie rzuciło pracy, tylko było w sytuacji krytycznej, gdyż jeden z członków ich rodziny był między śmiercią a życiem. Mój szef zdecydował ich ściągnąć samolotem, a mnie wysłał odebrać sprzęt. Mam, że wszystko dobrze zorganizowane, przynajmniej tak mi się wydawało cała ta podróż, mimo szybkiej przesiadki, ale wszystko idzie sprawnie, co mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Zawiezie mnie na sam taki. Jesteśmy teraz już w Los Angeles i uciekamy w stronę Ontario. Powrót do rzeczywistości trackerskiej. Teraz trzeba go znaleźć. Gdzieś przy wjeździe stoi podobno. Numer naczepy RR18. I to jest nowy track w serii 935-900, czyli ten największy VN780 z automatyczną skrzynią biegów. A ten track stoi z 3-4 dni. Albo i więcej, bo oni mi już o tym mówili w środę, a jest niedziela. No mam nadzieję, że nic się z nim nie stało, że paliwa nie zakosili. Z tego co wiem, to ta podwójna obsada opuszczała tego traka w katastrofie, czyli zostawili tam jedzenie, powiedzieli mi, żebym wszystko wyrzucił. Mieli naprawdę mieli ten, że tak powiem, ciężką sytuację. Nie wiem dokładnie jaką, no ale po prostu musieli wracać. Chyba widzę naszego traka, zaraz go zobaczymy z bliska. Dobrze, widzę go. Rozsądnie zostawili go naprzeciwko pomp, także nie ukradną, znaczy nic by się nie działo, bardzo blisko akcji, że tak powiem. I wiecie co?
numer naczepy to RR18. Mi się wydaje, że ja tą naczepę ładowałem tydzień temu. Bardzo możliwe, że ją ładowaliśmy razem z takim moim znajomym, znaczy współpracownikiem, z którym pracuję na magazynie. Także widzicie, naczepa, którą ja załadowałem, ona już jest rozładowana oczywiście, ale jest tutaj trochę mojej pracy. Tak, tak, RR18. Jest trak, duży trak. Tak, czyściutki trak, czyściutki, czuć, że jest czysto. Przebiegu ma 63 tysiące. No to zrobił 6 podróży na Kalifornię. 6,5. Dobrze, poszedł. Trochę się tego obawiałem, że może ten, że może bateria się rozładowała, bo na przykład lodówkę zostali włączoną, ale wszystko jest ok. A cóż, w końcu przejadę się 780. Fajnie wyszło z tą podróżą. Fajnie wyszło z tą podróżą, trzeba się przebrać. To jest masakrycznie gorąco. A ja przyjechałem z zimnego Montrealu. Wiecie, jedzenia trochę zostawili, no tego nie będę wyrzucał, ale to jest do wyrzucenia, bo zgniłe. Lodówkę trzeba włączyć. Jak to się włącza lodówkę, czy to automatycznie? Muszę do tego później dojść. Aha, tu się włącza. Mają jedzenie, no trzeba będzie wszystko wywalić niestety. To może nie, ale to tak. Tu jest pełna lodówka jedzenia. Kurde, aż szkoda wyrzucać. Zrobię łóżko u góry. O, ale fajnie, mają ten, mają mikrofale, mają to, to będę miał jak się odżywać. Dobra, trzeba to jakoś zracjonalizować, ja im pewnie będę na ich rzeczach spał. Kurde, ale beznadzieja. Nie ma tutaj stołu, ale jaja. Szef bierze wersję z dwoma łóżkami. Czyli tą bardziej ubogą, niesamowite. No dobra, to ja to łóżko na dole zawalę ich rzeczami. A spać będę u góry. Wezmę tylko, zdejmę ich pościel, no bo nie będę spał na ich pościel. W 10 minutach wstępnie ogarnąłem temat. Nazbierałem aż dwie torby jedzenia, które trzeba wyrzucić. No jest jakieś mięso, jakieś wędliny, truskawki spleśniane. No musiałem to wyrzucić, bo tak to by gniło. Im zostawiłem tylko ich pojemniki, włączyłem lodówkę, to już sobie zrobią. To jest ich strefa, to nawet nie chcę wiedzieć, co tam jest, nie zaglądam. To jest ich strefa, moja strefa będzie tu. No i jeszcze uruchomiłem lodówkę. Fajnie, że jest mikrofala i ten piecyk, bo będę mógł sobie coś gotować. Także wiem, powiem co, to VN780 jest super, bo jest dużo miejsca. Łóżko na dole jest większe, u góry jest wielkie, ale jak mam nie mieć tego stolika na dole, to ja w ogóle nie widzę sensu tego Volvo dla mnie. Bo lepiej jest mieć stolik na dole i u góry spać. Te moje czerwone Volvo jest z lepszej półki i ono ma. Także jeżeli ja dostanę VN780, to prawdopodobnie będę miał stolik. No ale wiecie, podwójna obsada to jest orka. Jeden śpi, drugi jedzie, także tak to wygląda. Dobrze, to wyrzucę. To są moje rzeczy. Książka z czasem pracy. Koperta. Ogarniemy temat i za 15 minut jedziemy. No bo co będziemy tutaj siedzieć, prawda, nie? W Ontario. W Salinas. Mam jutro załadunek, znaczy jeszcze nie mam informacji, ale jutro w Salinas się ładujemy. Mi się wydaje, że... No nie, że muszę zerknąć na mapę. Ostatnie przygotowania, jestem prawie gotowy i jeszcze bardzo ważna rzecz, którą muszę sprawdzić. Nowy bo nowy, dokumenty zawsze kierowca musi sprawdzić, jak wsiada nowego traka, żeby później nie było jakichś niespodzianek. Z książeczka, ustalenie trasy i akcja, reanimacja, Kalifornia. Nie byłem tutaj przez Los Angeles, kopę lat. Ciekawe, reset zrobiłem w sumie jeden dzień w domu i pół dnia w podróży w samolocie. Ostatnia podróż była z Waszyngtonu DC do Montrealu, a kolejna z Los Angeles do Montrealu. Ciekawe. Rzuca mnie po tym kontynencie. I nawet mi się to podoba. Co mi się podoba w Volvach, i oni mówią, niektórzy mówią, że to nie jest postęp. Jak wsiadam nawet do nowego Volva, odnajduje się od razu. Wszystkie są te same, ten sam układ z minimalnymi zmianami. Czasami zbyt drastyczna zmiana modelu nie jest dobra w sensie takim, że człowiek się musi przyzwyczaić do nowa. Tutaj stary trak, nowy trak, wsiadam, od razu czuję się jak w domu. I mi się wydaje, te rozwiązania są bardzo dobre. Ha! Pamiętam tego traka, ja go podczepiałem przecież, bo bawiłem się tym,
tym przyciskiem i mówię, o jak fajnie, tu światło świeci. Także ja go podczepiałem w sobotę rano chyba, nie wczoraj, tylko tydzień temu. Kto by pomyślał, że podczepiając go, będę nim jechał za tydzień. Dobra, przestaję gadać. Teraz jeszcze tylko, tak jak mówiłem, drogę sobie wymyślę i zasuwam. No właśnie, którędy teraz jechać? Salinas jest tutaj, znaczy ja tak dałem przed Salinas. 524, mam trzy opcje, znaczy ta opcja odpada, zgłupiał GPS. Mogę jechać tak tutaj pokazane, Lost Hills i dalej, albo wybrzeżem nad oceanem, ale wiecie co, nieraz już to nagrywałem, dawno nie jechałem tędy, Tejon Pass. Tutaj jest dolina, gdzie jest Los Angeles, tu jest przejście, tu jest następna dolina i później znowu wbijamy się w góry. Także chyba tędy pojadę, tutaj jest Lost Hills, może nawet tutaj pójdę spać, bo mi się nie chce dzisiaj jechać za bardzo, jestem zmęczony. I tak chyba zrobimy. No tutaj fajnie jest, ale z tym wybrzeżem łączy mnie wiele wspomnień. Od wspomnień chcemy się troszeczkę czasami odciąć, chociaż nie zupełnie. Trzeba je zawsze pamiętać. Ale damy sobie spokój z oceanem. Widziałem ocean z samolotu. Także jedziemy tędy. Decyzja podjęta! Nie zapominamy o fakcie, że w Kalifornii prędkość maksymalna prawraków to 89 km na godzinę, 55 mil. No tam do 60 można jechać. Można nawet szybciej jechać, jak się ma włączone radio i nasłuchuje, czy są misiaki, ale ja tego nie robię. I oczywiście tylko dwa prawe pasy dla traków. Chyba że jest znak, który zezwala na jazdę innym pasem niż dwoma prawymi. Tak, prawda, trzeba sobie to przypomnieć i zapamiętać, żeby nie dostać mandaciku. Niedziela, jest elegancko i tak pojadę, nie pojadę na centrum Los Angeles, tylko pojadę na obwodnicę 210. Nie chcę ryzykować. Jest przelotowo, że tak powiem. O 4 rano, jest 8 wieczorem, no tutaj jest 5 wieczorem. W sumie mógłbym już stanąć, bo się nigdzie nie śpieszę. Jutro mam załadunek, mam jeszcze 3,5 godzinki podjazdu. Ale tak się cieszę, że tu jestem. Dawno mnie tu nie było, ja w ogóle nie czuję zmęczenia. Ta podróż samolotem w ogóle, ale to w ogóle mnie nie zmęczyła. Odbyło się to jakoś szybko. Może jestem przyzwyczajony do tych podróży między Europą a Ameryką częstych. Także przeskoczyć z jednego końca kontynentu na drugi i później jechać nie ma żadnego problemu. Niedługo, znaczy już zaszło, prawie zaszło słoneczko. Dojeżdżamy do końca tego przejścia, Tejon Pass, wjedziemy w dolinę i sądzę, że w dolinie pójdę spać, bo nie ma co jechać, jak i tak nie mam załadunku. A w Montrealu przychodzą do biura o godzinie 8-9 rano, prawdopodobnie zlecenia już są. Także tutaj będzie 6, jak mi dało, 9-10 rano ładunek. Zdążę sobie podjechać do tego całego Salinas, ale na chłodni jeszcze nigdy tak nie było, żebym przyjechał i ładował od razu. No to już by naprawdę bym musiał być niezły fart. A może też być tak, że w Bakersfield załaduję, dlatego tak profilaktycznie stanę w tych Lost Hills i będzie ona miała jeszcze wtedy rano wybór, albo tu, albo tam. Ja szczerze mówiąc,
wolałbym załadować w Bakersfield, bo wtedy bym wrócił 58 i wtedy może bym 40 pojechał. No ale już za dużo gdybam. Już wróciłem na trasy, znaczy na trasę, nie wróciłem na trasę, tylko tak włączył się ten tryb myślenia i planowania. Banan na twarzy, gdy tutaj jestem. Zawsze, zawsze.